Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori 152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, ruszamy dzisiaj zacząć sobie tutaj od tych bandytów, bandziorów. Spróbujemy ich sobie tutaj przywołać do siebie. Dosłownie bym powiedziała striggerować ich, żeby tu przyszli. Fajnie by było, gdyby oni schowali mi te łuki, ale to będzie chyba trudne troszeczkę. Prawdopodobnie oni są nam tutaj potrzebni do questa, więc warto ich będzie oczywiście wybić. Tylko widzę, że jak na razie to ja obrywam, a nie oni. Tam gościu się zbagował, kurde, w namiocie, jego twarz było widać. Jest Barut. Chyba jego właśnie szukaliśmy, mi się kojarzy. Okej, możemy nawet go od razu przeszukać. Dobra. Gorzej, że tam już kolejni do mnie strzelają teraz. Super, kolejny poziom. Spróbujmy ich tutaj do siebie troszeczkę przysunąć. Okej, ładnie. Dobra, i został nam ostatni. Pięknie. Mamy to. No i jest szansa, że ten mech nagrobny to będzie właśnie tutaj, bo pokazuje mi, że to w obozowisku gryfów. Ten mech się powinien znaleźć, a przecież obozowisko gryfów to jest tutaj w sumie, nie? Mamy mech nagrobny. Zrespił się nam tutaj do zadania dopiero teraz. Mamy 5 sztuk. Także zaraz, 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 bo ja się tepnę i będę żałować zaraz tego. Przebieramy się oczywiście w zbroję asasyna. I ruszamy od razu do naszego Sindbada, żeby nam zrobił skręcika. Miasto Ugar, witam serdecznie. I gdzie jest Sindbad? Pewnie tam, gdzie zawsze nasz koleżka tutaj rezyduje. Ja zawsze tak do niego idę taką trochę okrętną drogą. Siema. Oto twoje rośliny. Doskonale. W takim razie zajmę się przyrządzaniem tytoniu. Kiedy będzie gotowy? Przyjdź jutro i będziesz mógł go zabrać. Dobra, to wiecie co? To polećmy od razu do Amarny. Ponieważ tam możemy też zrobić co nieco, wydaje mi się. W ogóle możemy zobaczyć, kto tutaj jeszcze jest. Karim, my nie możemy gadać na razie, nie? Nie. Dobra, tu jest Bahar. My też na razie nie pogadamy za bardzo, bo ja nie jestem w stanie mu pomóc. Tutaj mieliśmy Hulama. Z nim też nie możemy rozmawiać. Jest... Stój. Co tu robisz? Już sobie idę. Aha, to jest ten gościu, co mnie wywala, bo on tutaj się zajmuje tym więzieniem. Dobra. Tutaj możemy już chyba wejść sobie... Ktoś tutaj jest dzisiaj, jest elitarny i asasyn. Tutaj mamy te rzeczy. Okej, bo się chciałam tylko upewnić, czy wszystko tutaj żeśmy sobie sprawdzili. Możemy wejść w takim razie. W sumie jeszcze na dole nas nie było. Okej, tu jest studnia po prostu i puste butelki. Okej. No to w takim razie spróbujemy udać się do Hassana i zobaczyć, co on powie. Stój, nieznajomy. Zaczekaj chwilę. Chciałbyś coś zarobić. Zarobić. Co masz na myśli?
Najlepiej omówić to z moim wspólnikiem Hulamem. Niestety, ja teraz nie mam czasu. Barut nie żyje. To dobra wiadomość. Wreszcie możemy odpocząć od jego napadów. Oto 300 sztuk złota, wyznaczone za jego głowę. Mogę jeszcze coś dla ciebie zrobić. To zależy. Czy byłbyś gotowy udać się dla mnie na wybrzeże? Czemu nie? Doskonale. Pewnego razu, znalazłem tam bardzo cenny amielet, gdy ze swoimi ludźmi tropiłem bandę przemytników. Ponieważ nie chciałem wszędzie włóczyć się z tak cenną rzeczą, to schowałem go w kufrze. Niestety, nigdy nie miałem okazji, aby tam wrócić i go zabrać. Dlaczego nie posłałeś po niego swoich ludzi? Ponieważ nie można im ufać. Jak tylko poczują zapach złota lub czegoś wartościowego, to bądź pewien, że z miejsca człowieka wykiwają. Najprawdopodobniej zaraz by zniknęli z tym amuletem, by go opylić jakiemuś kupcowi. A mi aż tak ufasz? Tak. Nie wiem dlaczego. Masz jakoś szczerą twarz. Nie taką, jak u większości asasynów. Gdzie jest ten kufer? Oddałem go Abdulowi. Jemu choć niewiele, ale można ufać. Oto klucz od kufra. Mam nadzieję, że amulet jeszcze tam jest. Problem jest taki, że ja zapomniałam, kim był Abdul. Pamięta ktoś, kim był Abdul? Hihi. Skrzynia najprawdopodobniej będzie w pokoju Abdula. Abdul. Zaraz, Abdul nie był w Patarze? Zaraz, do Patary. Czy to był Abdul? Czy mi się śniło? Gor Asur, Abdul. Witaj. Tak, tylko teraz pytanie. Okej, tu jest kufer, tylko czy ja nie dostanę po mordzie? Oczywiście, że dostanę po mordzie. Oczywiście trzeba tutaj przyjść w nocy, jak wszyscy śpią. Dobrze, ale przynajmniej już wiem, gdzie, co i jak i w ogóle. Dobra, to spróbujmy przespać się, może do trzeciej będzie chyba bezpieczniej. Tak jest, bo Abdul na przykład wtedy idzie spać. No i dobra. W sumie te 200 sztuk złota mogę mu zostawić, ważne, że mamy amulet. Wstawaj, Abdul, bo ja teraz potrzebuję się przekimać akurat. Do rana. Zajebiście, dzień dobry. Okej, zrobiło się jaśniej, siemano. No to teraz ruszamy z powrotem do Amarny. Twierdza Amarna i zobaczmy. Dobra, Hassan jest chyba u góry, tak jest. Wolałam się upewnić. Nie jest u góry. Chyba jeszcze śpi. Tak mi się w sumie teraz wydaje. Dzień dobry, witam serdecznie. Spać nie śpi, ale cóż. Oto twój amulet. Doskonale. Weź to złoto jako nagrodę. Masz może dla mnie jakąś pracę? Tak. Potrzebuję kogoś, kto przekaże Malikowi bardzo ważną wiadomość. Kim jest ten Malik? Komendant garnizonu wieży strażniczej wojowników Beliara, obserwujących górską ścieżkę w dolinie Ashdodu. Aby tam dotrzeć, musisz skierować się w stronę przełęczy Ishtar, a tam skręcić i przejść jeszcze spory kawałek drogą, aż do wieży. Co dostanę, jeśli wykonam twoje zlecenie? Malik da ci 100 sztuk złota. A teraz pospiesz się. Moja wiadomość jest bardzo ważna. No i dobrze, w takim razie, no to szybciutko lecimy. Na szczęście już wszędzie mamy, jak widzicie, teleportery i bardzo dużo zadań możemy zrobić tak po prostu o z buta dosłownie. Także to akurat jest naprawdę dobra rzecz.
To mnie akurat bardzo cieszy, że nam się to udało w ten sposób załatwić. Mam ci przekazać to pismo. Od Hassana za marne. Co? Pokaż mi je. Hassan zapewnił mnie, że otrzymam za to 100 sztuk złota. Wiem, ale później. Najpierw muszę przeczytać list. Cholera. To złe wieści. Co tam takiego? W zasadzie mogę ci o tym powiedzieć. A tym samym może mógłbyś mi pomóc. Otrzymasz za to kolejne 100 sztuk złota. Zainteresowany. Co mam zrobić? Zaniesiesz ode mnie list do komendanta Torresa. Ale musisz natychmiast tu wrócić, jak tylko otrzymasz od niego odpowiedź. Niech tak będzie, zajmę się tą sprawą. Dobrze, list napiszę trochę później. Przyjdź jutro, list do Torresa będzie gotowy. Dobra, no to w takim razie na razie zmywamy się stąd i ruszymy wątek tego skręta, nie? W końcu się przespaliśmy, wszystko jest już gotowe. Siemanko. Tytoń gotowy. Oto dwa skręty. Chyba ci wystarczy, co? Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Za co mi dziękujesz? To ja ci dziękuję, że znów mam co palić, hehehe. No i dobra, tutaj w takim razie też już ładnie pomogliśmy. No to spróbujmy tutaj z tym. Nie chcesz zapalić czegoś przyzwoitego? Jasne, czemu nie? Co tam masz? Zupełnie nowa mieszanka. Będziesz zachwycony. Brzmi kusząco. No dobrze. Spotkamy się za domem Iskry. Dlaczego? Chłopcze, bo nie chcę, aby jakiś mag przyłapał nas z tą sprawą. Oni nie odnoszą się do tego tak pozytywnie, jak my, adepci. Dobra, a że tak powiem, ty wychodzisz? Kurde, biegniesz nawet, mordo, dobra. Bo ja nie do końca wiem, co to znaczy za domem Iskry, dlatego... Okej. Zajebiście. Pewnie tutaj, w tym... No tak, tu jest fajeczka, wszystko. Więc w czym rzecz? Dawaj ten swój tytoń. Och, chłopcze, to ma niezłego kopa. Jak można odróżnić dobro od zła, jak to czyni mistrz Tartaron? Co? Oj, on po prostu wykorzystuje hipnozę, to wszystko. Ale jeśli sądzisz, że wyjawię ci te tajemnice, to na próżno się starasz. Zrozumiałeś? Och, chłopcze, coś mi niedobrze. Chyba zaraz zwymiotuję. Brr. Chwila. Znowu mam do Tamary się dostać. Matko Bosko, przecież to jest jakiś dramat. Do niej, żeby się dostać, to naprawdę się trzeba kuźwa postarać. Dobra, no to lecimy w takim razie jeszcze raz tutaj. O, ona ma tutaj dom. Śpimy do północy, żeby tutaj przyszła. I działamy dalej. Wynoś się z mojego łóżka! Tamara, nie chodź spać. Teraz wiem, dlaczego Tartaron mógł przejrzeć wszystkich na wylot. Zdołał opanować hipnozę. Hipno, co? Hipnozę. To zdolność maga do narzucania innym swojej woli. Oho, brzmi niezbyt przyjemnie. Sama to powiedziałaś. Masz pomysł, jak można się temu przeciwstawić? Czy mam pomysł? W naszej osadzie jest bardzo mądry mag wody, Merkurius. Pogadaj z nim o tym. Prawdopodobnie będzie wiedział, co trzeba zrobić. Więcej nikogo nie znam, kto mógłby ci pomóc. Dobra, no to w takim razie wybacz, że porzucę sobie jeszcze raz twoje łóżko. Do rana w takim razie. Przebieramy się w zbroję koczownika. Chociaż nie, wiecie co, zanim, to najpierw pójdziemy do Amarny po ten... do wieży strażników Beliara.
po ten dokumencik, który nam Malik tutaj stworzył, do Torresa. I potem pójdziemy do Torresa i możemy zrobić potem inne rzeczy. Hej. Masz liścik dla mnie? Napisałeś list. Tak, oto list. Droga do Ugaru daleka i niebezpieczna. Oprócz pustyni i dużych oaz, musisz stawić czoła wielkim niebezpieczeństwom. Bądź ostrożny. Stary, jakby spokojnie, nie? Ja mam coś takiego jak teleporter, mordo, miasto Ugar. No i do naszego tutaj Torresa w takim razie lecimy. Od razu. Zobaczmy. Przynoszę ci wiadomość od Malika. Co? Pokaż mi ją. Co tu mamy? Aha, no tak. Jasne. Mam przynieść Malikowi twoją odpowiedź. Dobrze. Do jutra przygotuję odpowiedź. A teraz możesz odejść. Dobra, to jutro przyjdziemy. Lecimy w takim razie tutaj dalej zrobić ten wątek z koczownikami. Dawaj mi te zbroje. Lecimy do obozu. Do obozu koczowników. I witam serdecznie. Czego on mnie bije? Potrzebuję twojej pomocy. O ile będę w stanie. Mów, co trzeba zrobić. Czarny mak Tartaron, za pomocą hipnozy potrafi narzucać innym swoją wolę. Czy można z tym coś zrobić? To właśnie sprawia, że Tartaron jest tak przerażający. Niestety, jednak nie będę mógł ci pomóc. Mogę ochronić twoje ciało, ale nie duszę. Dlatego powinieneś porozmawiać z magiem ognia. Niestety, żadnego z nich nie znajdziesz w Arancie. Aha, no to dzięki. Oni mnie teraz biją, bo mnie zobaczyli raz w zbroi, tak? Zajebiście, naprawdę. Ale im się wszystko pierdzieli, nie? Opowiedziałem Merkuriusowi. Wulfias, no tak. IQ widzę zero. Albatros. Dzień dobry. Przy okazji na Albatrosie potrzebuję osoby, która uczy kuszy strzelać. Zacznijmy trening. Czego tu uczyć dwuręcznej, nie? Tak. Ja potrzebuję kuszy. To Volker nas uczył, z tego co pamiętam. To jest Konrad. Chcę. No tu. Dobra, zobaczmy jak my stoimy z tymi punktami. Kusze 44, to lecimy tak, piątak. Mamy teraz 49, jeszcze piąteczka. I piąteczka. Wróć do mnie. Już nie mam tyle punktów. Więc na razie to zostawiamy w spokoju. Dobra, no i lecimy do Wulwiesa w takim razie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Zobaczymy, co on mi poradzi. Magiczne zwoje, pomoc. Potrzebuję twojej pomocy. Tak. Jak mogę ci pomóc? Potrzebuję czegoś, aby być odpornym na hipnozę. No dobrze. A od kogo pochodzi ta hipnoza? Od czarnego maga Tartarona z Ugaru. W takim razie, to szczególny rodzaj hipnozy. To mroczne spojrzenie, któremu ulega ofiara, jest aurą zła. Czy mogę się przed tym uchronić? Tak, jest na to pewien środek. Amulet wykonany z kamienia poświęconej ziemi, który może cię uchronić od wpływu hipnozy. Niestety, nie mam takiego kamienia. Ale wiem, że wiele z naszych kapliczek jest zrobionych właśnie z takiego kamienia. Rozumiem. Ale gdzie mogę znaleźć kapliczkę Innosa w Arancie? Niestety, tego nie wiem. Ale w przeszłości wyznawcy Innosa istnieli w Arancie. Ale to było bardzo dawno temu. Znalazłem kamień z poświęconej ziemi. Naprawdę go znalazłeś. Zdaje się, że sam Innos cię wspomagał. Dobrze. Teraz zrobię dla ciebie amulet, który ochroni cię przed mrocznym spojrzeniem zła. Zaraz przystąpię do pracy. Daj mi trochę czasu. Dobra, no to w takim razie myślę, że najlepszym sposobem będzie znowu się przespać. Biorąc pod uwagę fakt, że potrzebujemy zresztą i tak się przespać, żeby wziąć od Torresa list.
Także do rana powinno być dobrze. I teraz tak. Zobaczmy. Witaj. Jak postępy z obiecanym amuletem ochronnym? Na razie nie. Jeśli ciągle będziesz mi za... Co ty do mnie mówisz? Przecież ja chcę ten wątek ruszyć. No dobra, no to na razie skoro jeszcze nie ma, no to zróbmy zadania dla tych, nie? Lecimy w takim razie do Ugaru. No i miejmy nadzieję, że się uda. Gorzej, że mnie tam koczownicy teraz biją, przez coś raz mnie zobaczyli w obcej zbroi. Czy skończyłeś pisać wiadomość? Tak, oto list. Będzie lepiej, jeśli zaraz udasz się w drogę. Dobra. To lecimy do wieży wojowników Beliara. Dobrze myślę? Chyba tak. No i znowu jesteśmy na miejscu. Wyobrażacie sobie nie mieć teleportów i biegać? Bo ja nie. Witam. Przyniosłem pismo. Od Torlesa z Ugaru. Co? Pokaż mi je. Hassan zapewnił mnie, że otrzymam za to 100 sztuk złota. Wiem, ale później. Najpierw muszę przeczytać list. No cóż, niczego innego się nie spodziewałem. Jak wygląda sprawa z moim wynagrodzeniem? Dostaniesz więcej, niż na to zasługujesz. Trzymaj 200 sztuk złota. Możesz przekazać Hassanowi, że jestem z ciebie bardzo zadowolony. Dobra, wiadomość dla Malika. W takim razie to lecimy do Amarny. Do Amarny, tak. No i zobaczmy, Hassan jest chyba na górze. Albo jest u siebie w chałupie chyba jednak. Bo za dużo tutaj jest ludzi w środku. Dokładnie. Malik otrzymał twoją wiadomość. Ale dość dużo czasu upłynęło. Podziwiałeś przyrodę, co? Nie. Malik zaraz wysłał mnie do Torresa w Ugarze, a ten z powrotem odesłał mnie do Malika. Aha. Dobrze. No cóż, jestem bardzo zadowolony z ciebie. I choć Malik z pewnością wynagrodził ciebie, ja jeszcze nieco do tej sumy dołożę. Oto 50 sztuk złota za twoją rzetelność. No i dzięki. Na razie o reputację nie pytamy, bo jeszcze jest kwestia niewolników. Mieliśmy się udać do Hurama. Hulama. Wynucha! Tylko, że... No, wynoś się. Tylko, że oni tutaj są w środku i to mnie bardzo ten... czy ja coś jeszcze mam takiego fajnego do zrobienia? W sumie to my mamy trochę tych zadań, jeżeli mam być szczera, nawet jak na teraz, nie? Dobra, przeczekajmy sobie 4 godziny. Myślę, że to powinno wystarczyć. Dobra, ja potrzebuję tych typków. Nie ma ich już w domu, więc jest okej. Witaj. Sadyk mówił, że masz dla mnie robotę. Sadyk tak powiedział. W takim razie słuchaj uważnie. Dwóch naszych niewolników, Bruce i Oho, siedzi za kradzież w lochu. I Hassan zmusza mnie, abym łożył na ich utrzymywanie. To bezczelność z jego strony. Więc z Sadykiem postanowiliśmy ich sprzedać. Skoro nie pracują dla nas, nie powinni żreć za nasze złoto. Zgadza się. I co mam zrobić? To bardzo proste. Uwolnisz obóz lochu, znajdziesz kupca i sprzedasz ich. Gdzie powinienem szukać kupca? Spróbuj w Ugarze. Tam zawsze znajdowałem nabywcę. Złoto, które za nich otrzymasz, przyniesiesz mi. Wtedy szczodrze cię wynagrodzę. A nie obawiasz się, że zaniknę razem z tym złotem? No, tego ci nie radzę zrobić. Do tej pory z Sadykiem znajdowaliśmy każdego, kto chciał nas oszukać. I uwierz mi, po tym niedługo cieszyli się życiem. Tak, to jasne. A przy okazji, jaka będzie zapłata? Tego na razie nie mogę ci powiedzieć. To zależy od tego, ile złota za nich uzyskasz. Więc jak? Bierzesz się za to? Dobrze, zrobię to.
Dobrze. Postaraj się jak najwcześniej wydostać niewolników z lochu. I dopilnuj, abyś za nich otrzymał wystarczającą ilość złota. Stój. Czego tu znowu chcesz? Chcę przejść. Po co? Mam zabrać dwóch niewolników, Adze i Brusa. Ha, to się nigdy nie tak zmieni. Każdy może powiedzieć. Spadaj stąd. Najpierw pogadaj z Hassanem. Jeśli on wyrazi na to zgodę, wtedy cię przepuszczę. Dobra, dzięki Grożem nie dajesz bliżej Hassana, bo będzie mi dzięki temu wygodniej. Siedzi dalej u siebie. Siedzi. Chcę się dostać do lochu. Mahmud mówi, że na to muszę uzyskać zgodę od ciebie. A dlaczego miałbym ci na to pozwolić? Mam sprzedać niewolników Brusa i Ouhou. A ponieważ oni są w lochu, muszę mieć twoje pozwolenie, aby tam się dostać. Brusa i Ouhou. Ci dwaj są winni kradzieży, zresztą, z drugiej strony, już więcej nic nie nawyrabiają, jeśli się ich pozbędziesz. Dobrze. Możesz ich zabrać. Idź do Mahmuda i powiedz mu, relaks. Wtedy da ci klucz. Dobra, ale wiecie, co bym najpierw może zrobiła, chociaż... Chociaż w sumie... Wiecie, bo chodzi mi o to, że mamy też inne zadania, które nam zalegają tutaj. Okej, gildia to nie. Wysłannicy, droga, tajemnicza jaskinia. Audiencja u Belazara. Ruda Bahara, opuszczony dom. Ten opuszczony dom i katakumby mamy na przykład. Dom Zuraba. Tutaj moglibyśmy coś też spróbować z tym podziałać. Ale mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że moglibyśmy spróbować udać się do katakumb w Ugarze. Żeby tą sprawę tutaj ładnie zakończyć. Do katakumb można było wejść tędy, nie? Tędy za Bahalem. Dobra, bałam się, że mnie zagada, bo ja mam jego tytoń. Na szczęście nie. No i dobra, jesteśmy na miejscu w sumie. Zobaczmy. Sporo tych zadań nam w ogóle zostało do zrobienia, więc to jest... No nie powiem, dużo jest do zrobienia. Okej, no to może najpierw spróbujmy tutaj na przykład sobie skręcić i zobaczyć, co się tutaj dzieje po tej stronie. Tu wszędzie cholera jasna można zejść. My to musimy dosłownie badać sobie piętrami. No przecież tutaj też da się zejść. Tutaj też, to jest dramat. Tam też da się iść. No i tutaj też oczywiście da się iść i tutaj też da się iść. Tu są ożywieńcy, więc... To nas w sumie może jakoś tam naprowadzić, może, nie? Kurde, gdzie mój kryt? Oh my god. Maga widzę. Czyżby to był nasz duch, którego potrzebujemy? No, chyba tak. Ej, ale to w sumie spoko, bo pierwsze miejsce i od razu żeśmy trafili na to, co trzeba, nie? Biegniemy na niego od razu. O cholera jasna! On jest przegięty, typo! Udało się, ale on we mnie rzucił jakimś tchnieniem. Dosłownie to było tchnienie śmierci. Mogę to otworzyć? Nie mogę. Tam coś jest na górze. Pogięło chyba kogoś. No i co? I ubiłam typa. I to ma jakieś znaczenie? Zaraz. Katakumby. Opuszczony dom.
No, ubiliśmy go, więc to jest na pewno dobra wiadomość. O, mam eliksir ducha w ogóle do wypicia. No i tutaj pełnia się przyda zdecydowanie. Powiem tak, możemy się jeszcze przebiec, zobaczyć. Tutaj też po tej stronie mamy jakichś przeciwników. Co prawda tylko jakieś szczury wodne, ale... Tutaj wszędzie możemy wszystko pootwierać, każde z tych przejść. Także... Może tak powiem, nie jedno, tylko jest wejście do katakumb, ale jest ich parę. No i tutaj co prawda mamy na to potwierdzonko, nie? Zobaczmy, gdzie nas to wyprowadzi. Aha, no siema! Typie. Witam. Witam. Kogo my tu mamy? Nie przeszkadzaj mi, jestem zajęty. Hej, ty. Okej, wydawało mi się, że ja go będę mogła zabić, ale jak widać nie mogę. Aha, to jest to miejsce, dobra. Już wiem, gdzie my jesteśmy. To jest to wejście od strony tych bandziorów. Dobra, no to w takim razie zobaczmy dalej. Tutaj zostawiłam jeszcze jakiegoś szczura na przykład. Nieoszlifowany ten ametyst. No zobaczmy. A to wejście, no to którędy będziemy wychodzić? Nie mam zielonego pojęcia. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, tutaj wyjątkowo nie mamy klucza. Czyli to jest klucz, który ma przy sobie Mansun, bo to jest jedyny, którego nie mam. Tutaj co mamy? Jest jakaś drabina. Chodzenie po tych katakumbach to jest po prostu dramat. Tu jest zamknięty kufer. Bez właściwego klucza nigdy. Dawaj mnie to wszystko, jest pulpit. Ty kurde, zręczność plus 3 dostałam, okej. Księga mędrców również. Musimy pamiętać, że tutaj jest kufer w katakumbach. Teraz pytanie, czy ja przebiegłam lewo czy prawo? Okej, chyba już pamiętam. Tam jest przycisk po drugiej stronie, dobra. To też warto akurat wiedzieć. Aha, jesteśmy tutaj. Ależ to miejsce się zazębia. Ze sobą. Siema, mumio. Lewo, nie, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra, jakieś pierdółeczki, super. Tu można zejść. Tam jeszcze można zejść niżej, bo widać, że tam coś żyje. Aha, tutaj był ten grobowiec. No dobrze, to ładnie, pięknie wiemy, gdzie jesteśmy. Tutaj było jeszcze jakieś przejście. A to było to z tą drabiną, nie? Tak, dobra. Wszystko zaczyna nabierać mi tutaj sensu teraz. O matko bosko, dobra. Ale ja się tutaj baguję wszędzie. A tutaj na dół? Mamy mumię, jest ślepy zaułek. Eliksir ducha. I ekstrakt many. Eliksir ducha. To teraz pytanie, który korytarz prowadził do naszego kochanego alchemika, nie? Tu jest grobowiec. Bo ja tam nie chcę znowu na cheatach wchodzić. A tam pamiętam, że było nam się ciężko bardzo dostać, nie?
Tu coś jeszcze żyje. Dzień dobry. Więcej nieumarłych. Jak dla mnie w sumie spoko. Może być. Prawo, 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 lewo. Okej, dobra, to tyle było. Dobrze, co my tutaj mamy niżej? Zapas strzał. Ktoś tam stoi. Skrytobójcy. To widzę, że znaleźliśmy ich jakąś bazę, cokolwiek. No powiem szczerze, nie spodziewałam się. No ale to znaczy, że możemy zejść. I zobaczyć. Oni są już silniejsi, bo to widać zresztą. Tam są kolejni, którzy oczywiście strzelają do mnie. Tam się bulwersują na mnie. Strzela ktoś do mnie, czy mi się wydaje? Nie, po prostu ja tak bardzo dostałam od tego skrytobójcy, że aż mi się wydawało, że ktoś do mnie strzela. Podejrzewam, że jak ich pokonamy, to mi się nagle jeszcze zaktualizuje to zadanie, nie? Dobra. Talwar. A co to za broń jest w ogóle? No, nie najgorsza nawet. Siemanko. Okej, nie dostałam żadnego... wpisu do dziennika niestety. Ale może później dostaniemy. Bezużyteczny kamień runiczny. Okej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Pełnia życia i many. Tutaj się też wydaje, że coś... je... aha! Tutaj mamy te parę pięterek takich, nie? Ach, gdybym ja tylko pamiętała, gdzie jest droga do naszego aha, dobra, ja tutaj wróciłam. Gdybym ja tylko pamiętała drogę do tego alchemika, no niestety nie pamiętam, więc będziemy musieli dostać tam przez dach, tak jak wcześniej. Do miasta Ugar. Czy ja coś od Torresa potrzebuję? Nie potrzebuję nic od Torresa. Spróbujmy więc się dostać do tego domu. To było jakoś tutaj, nie? Dobra, wyleczmy się do fulla, żeby nie było, że... ja jakieś rzeczy robię nieładne. B, Marvin. B. W sumie nawet możemy sobie K przejść. Okej. Teraz pytanie, gdzie się tutaj schodziło? Tędy, nie? Tak jest. I tutaj powinien być nasz przyjaciel Duszek. Jesteś wolny. Kaglistro nie żyje. Tak. Zauważyłem już jakiś czas temu, że klątwa przestała działać. Dziękuję. Teraz twoja dusza z pewnością znajdzie ukojenie. Tak. Teraz pożegnam się ze wszystkim. Trochę to potrwa, zanim będę mógł opuścić ten świat. Ponieważ tyle ci zawdzięczam, mam dla ciebie mały prezent. Ten eliksir może zwiększyć twoją manę. Mam nadzieję, że możesz go używać. A teraz żegnaj. Może zobaczymy się w lepszym świecie.
Czyli opuszczony dom jest zrobiony, katakumby to trzeba kluczyk zdobyć, dom Zoraba. To też jest rzecz, którą chciałabym sobie zbadać. Czyli do przełęczy lecimy. Przełęcz do Isztar. Tak, jesteśmy pod samą przełęczą, bo to zadanie mi tutaj bardzo zalega i ja trochę nie rozumiem dlaczego. Tu jest Zorab. Czy ja potrzebuję go na przykład okraść, żeby to zadziałało? Znaczy w ogóle podobno warto jedną rzecz jego wziąć. Dom Zoraba. Okej. To o to po prostu chodziło i teraz możemy zrobić jeszcze mikro zadanie. Łapy precz! Czekaj tylko, ty parszywy złodziej. To znaczy z tego co wiem, możemy mu zapłacić karę. To jest w ogóle moje 1000 sztuk złota, więc ja sobie je zabiorę. Z powrotem. No i dobra. To takie było mikro zadaneczko. Powoli nam się tutaj zaczyna coś naprawiać. Towary z Isztar, duchy zmarłych też by wypadało się tym zająć. Jeszcze zobaczymy. Zejdź mi z oczu! Okej, czyli nie mamy tego w sumie mikro zadanka, ale przynajmniej mamy expa za Zoraba i moje pieniądze. Handel niewolnikami, to są te najnowsze questy, które wzięliśmy. Powiem tak, spróbujmy się przebrać i jeszcze raz iść do Wulwiasa, bo nie wiem, czy to jest normalne, czy nie. Ale nie możemy tego teraz robić za bardzo na Albatrosa. Witam. Gotowe masz to? Jak pod... na razie nie. Jeśli... No właśnie, jeszcze nie, bo... Musimy coś innego zrobić, żeby to się ruszyło. Myślę, że nawet tych niewolników po prostu. Także możemy w sumie... Tylko zaraz. Bo to też nie jest takie proste. Te duchy zmarłych mnie też interesują, ale potrzebowalibyśmy z powrotem założyć pancerz tutaj... asasyna. I żeby się dostać na pole bitwy, to najlepiej by było z wieży wojowników Beliara się wrócić, nie? Przez to miejsce, przez ten wąwóz. Zobaczymy, jak to będzie z tym zadaniem, bo tak jak mówię, jest jakaś blokada po prostu i w poradniku jest nawet to opisane, tylko ja nie zwróciłam za bardzo, wiecie co, uwagi na to, nie? A no warto jest jednak zwrócić na to uwagę. Dlatego myślę, że do tego dojdziemy. Na razie zobaczmy, o co chodzi z tym polem bitwy. Tam się pantera zrespiła. Chyba. No to niech sobie tam pożyje. Mi na niej jakoś bardzo nie zależy. O, i tutaj mamy to pole bitwy, tak? No to zrobimy save'a i prześpijmy się do północy w takim razie. Zobaczymy, o co tutaj z tym questem chodzi. Nie, proszę. Na szczęście mi to nie zjechało. O Jezus, jak odpocznę 4 godziny, to się coś tutaj zmieni? Oddaj mi to. Nie, chyba potrzebujemy się jeszcze zdrzemnąć. Myślę, czy 4 godziny to nie będzie za dużo w tym przypadku. Spróbujmy odpocząć. W sumie drzemkę zróbmy. No i już się tutaj coś zmieniło, nie? Mamy tutaj szkieletongi i one mnie biją. Ha.
One mają ogromną ochronę. A ciukają mnie naprawdę mocno. A weźmy, spróbujmy się przebiec tutaj wokoło. Czy jakiś wpis do dziennika na przykład bym, o matko, dostała od gry. Kiepski szeroki. No chyba mi to jest niepotrzebne. No ale warto było chyba zerknąć, o co tutaj chodzi. O, tutaj było takie przejście. Dobra, ale to wygląda na to, że my tutaj za wiele nie zrobimy, więc równie dobrze mogę się wczytać i tego w ogóle na razie nie dotykać. W tym wypadku liczę tutaj na jakąś waszą poradę. Ewentualnie sobie zerknę do poradnika, zobaczymy. Nie wiem, czy to w ogóle w poradniku... Nie no, na pewno jest w poradniku, natomiast... Ja nie pamiętam za bardzo, czy by coś tam miało być więcej. Rabusie z Ugaru. Aha, no dobra. W sumie możemy spróbować się tepnąć do Ugaru i zobaczyć, czy coś rozwiążemy tam jeszcze. Bo jest wieczór i koło targowiska miało się coś niby dziać, jeżeli chodzi o tych rabusiów, tak? Tutaj możemy się spróbować jeszcze raz zdrzemnąć. I zobaczyć. Dajmy na to, zdrzemnijmy się godzinę. Odpocznij, drzemka. Nie no, wydaje mi się, że się nic chwilowo tutaj nie dzieje. Wynoś się! Zabieraj się stąd! Ha, no koło placu targowego. Co to za dźwięk, przepraszam? Ktoś jakieś demony wywołuje, czy co? Nie mam pojęcia. Była też mowa, że w okolicy tutaj domu Abbasa, żeby się no są skrytobójcy. No dobra, zobaczmy. Tu jest Aramis. A tutaj? Tu jest Ringo i ten drugi. Tu był jeden skrytobójca. Dobrze. Tutaj. Dozorcy niewolników. Wiecie, no wolałam się upewnić, skoro zajmujemy się tym zadaniem. No, ale tutaj chwilowo na razie nic nie widzę niebezpiecznego. Tutaj jest bardzo dużo ludzi w środku. Tu są adepci. Tutaj mamy tą taką ala arenkę. Tu jest zwykły asasyn. Tutaj też panowie mówią, że bezpiecznie jest w sumie. Tu też jest elitarny na straży, tam też nawet śpią, kurde, na podłodze, tutaj też. Ha. No nie wiem, na razie chyba też nic. Ozyrys i Otello. Dobra, to się jeszcze wrócimy. Raczej przejdziemy się tutaj. O, proszę bardzo. Bo gra mi tutaj, jak widzicie, podpowiedziała troszeczkę, jakbym nie wiedziała, co mam zrobić. Właśnie, że chodzi o tą dzielnicę tutaj z tymi kupcami, nie? To był wojownik Beliara akurat.
Tu jest elitarne. A tutaj mamy tych kupców. No i to nam akurat coś tutaj da, nie? Siemano. No dawaj, spróbuj. Dobra. Tu się nic nie dzieje. Tutaj się coś dzieje? Chyba nic. Ale nie jestem pewna. Tutaj sobie śpi Leo. Tutaj nic. Może tutaj coś? Ha. Może tutaj? Też nie. Tutaj gdzieś coś jakoś? Nie. Wiecie, nie dostałam żadnego wpisu do dziennika, więc to już tutaj może nam dać coś do zastanowienia się. Dalej nie mamy żadnego wpisu. Ha, niedobrze bardzo. Ciekawe. Tutaj coś możemy? Gdzieś się dzieje? Chyba nie. Ja powinnam kończyć odcinek, a nie mogę już nic więcej tutaj jak na razie namierzyć. Niedobrze. Zresztą zaczyna się robić widno. Tak naprawdę. Także na razie chyba to by było na tyle. Tutaj koło targowiska to za bardzo nie było nikogo. Tak naprawdę. Dobra, moi drodzy, to wydaje mi się, że chwilowo możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. Dość dużo nam się udało dzisiaj, myślę, zrobić. Ja sobie zerknę na to potężne zaklęcie. Ponieważ tutaj, no, musimy dosyć długo czekać u tego Wulfiasa. Musimy zająć się tymi niewolnikami jeszcze. I tutaj tym handlem, i tutaj tym, tymi zbiegłymi. No i zobaczymy, co uda nam się jeszcze tutaj wykminić. Ja sobie zerknę do dziennika, do solucji i zobaczymy. Jeszcze tylko na koniec odcinka bym się chciała przeteleportować do Amarny i ruszyć w stronę młynu, ponieważ jest pierścionek, który znaleźliśmy, tego całego roku, nie? Ja bym bardzo chciała wiedzieć, czy ja mu ten pierścionek mogę po prostu oddać, bo powinnam móc, wydaje mi się. A tak nie za bardzo to działa. W ogóle tu mam do magazynu otwarte wejście. Także jeszcze na koniec odcinka sprawdzimy sobie właśnie tą jedną rzecz. Tutaj bardzo dużo ludzi śpi na górze. Gorzej, że ja nie mogę tutaj, wiecie. Także weźmy śpiwór. Prześpijmy się do rana. I zobaczymy. Odpocznij do następnego rana. Rabusie z Ugaru dostałam wpis w ogóle. Dobra, czyli musimy to na razie sprawdzać ogólnie. Szukam jakiejś roboty. I co? Dlaczego z tym przylazłeś do mnie? Tu zarządza Sanchez. Chcę rozmawiać z Belazarem. Hassan uważa, że mam się czymś wykazać w Amarnie.
I to wszystko. W takim razie mam coś dla ciebie. Ogromne ryzyko, żadnego wynagrodzenia i moja rekomendacja dla Hassana. Pasuje ci to? No dobrze. Zdaje się, że nie mam wyboru. Co mam zrobić? Zgubiłem pewien cenny pierścień. Jeśli mi go zwrócisz, mój głos dla Hassana masz w kieszeni. Pamiętasz, gdzie go zgubiłeś? W zaroślach oazy obok twierdzy, właśnie tam, gdzie panoszy się zgraja lwów. Świetnie. Lepszego miejsca nie można było wybrać, co? Dowcipniś. Kiedy zgubiłem pierścień, na mile nie było widać żadnego lwa. Gdy tylko zauważyłem brak pierścienia i miałem zamiar poszukać go w oazie, spostrzegłem, że tam usadowiły się lwy. No to jak? Znajdziesz dla mnie ten pierścień? Jeśli nie, to zostaw mnie w spokoju. Biorę się za to zadanie. Doskonale. Po prostu nie daj się pożreć lwom, chłopcze. Mój pierścień mógłby oberwać hehehe. Bardzo zabawne. Znalazłem twój pierścień. Naprawdę. Daj go tutaj. Oto on. Teraz mam nadzieję, że oddasz na mnie głos u Hassana. Nie obawiaj się, chłopcze. Stary Rokko zrobi wszystko, jak trzeba, haha. Bardzo mnie śmieszy, że ten gościu, który przyszedł się umyć, Juan, trochę mu chlapał po twarzy. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Kolejny odcinek, no to będzie tutaj rozwiązywanie tych zadań. W ogóle skarb w katakumbach. Że tak powiem, no spotkaliśmy Abdullaha, ale nam to wiele nie dało. Skarb nad jaskinią. Świątynia z wahadłem. Dobra, ja sobie przejrzę jeszcze solucje, zobaczę co i jak, bo na razie jakoś bardzo do porad waszych się nie będę mogła odnieść, dlatego że nagrywam odcinki na zapas, na święta i na ten okres cały świąteczny, także trochę mi to zajmie, więc no będę musiała sobie radzić sama. Zresztą też chciałabym zobaczyć, jakie zadania nam się udało zrobić i te, z którymi mam problem, jak je ruszyć. Także w kolejnym odcinku myślę, że będzie również interesująco, szczególnie, że już wiele miejsc do odwiedzenia takich, żeby pobiegać po Warancie, jak zauważyliście, pewnie no nie mamy za bardzo. Moglibyśmy pobiegać w okolicach tego Nordmarczyka, którego raz spotkaliśmy, bo tam zostawiłam parę rzeczy, no ale w sumie to by było tyle. Także dużo nam się udało zrobić, dużo nam się już podejrzewam tego Warantu nie zostało. Tak przynajmniej widziałam troszeczkę już po solucji, że większość zadań to mamy wykonane. Także sprawdzimy to. No i co? Dzięki Wam serdecznie. Do kolejnych odcinków. Cześć.